Nie ty mnie wybrałeś, ja cię wybrałem i ja cię uczyniłem kapłanem, abyś szedł i przynosił owoc. Nikt nie przychodzi do mnie, jeśli go najpierw ojciec mój nie przyciągnie. Nikt sam z siebie nie dostępuje godności kapłańskiej, tylko ten, kogo Bóg powoła, jak Arona. Wybrałem cię spośród tysięcy. W przeddzień swej śmierci, kiedy ustanawiałem sakrament kapłaństwa, wyróżniłem ciebie w szczególności. I tam myślę, że będziesz moim kapłanem, przyjacielem moim i współpracownikiem, dodawała mi odwagi w cierpieniu. Módlmy się za Kościół Święty, aby Chrystus obdarzył go licznymi i świętymi powołaniami kapłańskimi. Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, którzy będą kochającymi przyjaciółmi i umniejszonymi sługami Jezusa. Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas gorzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do królewskiego, świętego serca swego. Popatrz, o Jezu dobry i miłosierny, na wszystkie rodziny naszej wspólnoty parafialnej, a także na cały nasz naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej wspólnocie wiary. Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu Świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą komunią świętą, przynosiły w naszym życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez coraz liczniejsze młode pokolenie. Spraw, by Twoja eucharystyczna obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem miłości i nadziei. Chryste, Królu, Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności w łasce sakramentalnego małżeństwa. Tobie poświęcamy wszystkich małżonków złączonych sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili Twoją Bożą miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody wylewające się z Twojego przebitego serca staną się także dla nich nową szansą na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem. Chryste, Królu, Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców odpowiedzialnych za kształtowanie ducha młodego pokolenia polskiego narodu, aby nauczyli to pokolenie słuchać Twojej królewskiej woli. Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędy społeczne, samorządowe i państwowe, w szczególności władze naszego państwa, parlament i rząd, aby uznając Twoją królewską wolę, w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra polskiego narodu. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie,
ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, narodowi polskiemu i wszystkim narodom dzisiejszej Europy i świata użycz spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Jak wspaniałym przywilejem jest dla chrześcijanina możność uczestniczenia w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej posłudze Chrystusa. W listopadzie, miesiącu kończącego się roku liturgicznego, którego zamyka święto Chrystusa Króla, ustanowione w 1925 roku przez Piusa XI, będziemy rozważać władzę królewską Jezusa jako służbę człowiekowi oraz to, w jaki sposób my w niej uczestniczymy. Naród polski przyzwyczaił się oglądać swoich królów na kolanach przed Królem Królów, umacniając w ten sposób w poszanowaniu władzy tych, którzy sami umieli oddawać to, co jest Bożego Bogu. Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby mieli przekonanie, że wykonują władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie boskiego Króla. Jezus ruszył na przodzie, zdążając do Jerozolimy. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach, hosanna. Błogosławiony Król, który idzie w imię Pańskie, hosanna. Wejdę w tłum witający Jezusa, oddam Mu pokłon i poproszę, aby stał się Panem i Królem mojego życia. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Jezus i uczniowie często się tam gromadzili. Uświadomię sobie, że moje grzechy zamieniają moją modlitwę hosanna w tragiczny krzyk: ukrzyżuj go. Będę prosiła Jezusa, aby pokazał mi, które grzechy mojego życia ranią go najbardziej. Utkwię wzrok w spojrzeniu Jezusa, który do końca mnie umiłował. Dla mnie przyszedł przeżyć ten dzień. Wraca do Ojca i chce, abym była razem z Nim przy Ojcu. Płaci za to najwyższą cenę. Uświadomię sobie, że w każdej Eucharystii Jezus wyznaje mi, że do końca mnie umiłował. Składa siebie za mnie w ofierze. Zasiada ze mną do stołu i mówi: gorąco pragnę spożyć z Tobą tę Paschę. Królestwo przychodzi w Eucharystii, która nam daje ducha Jezusa umarłego i zmartwychwstałego. Eucharystia jest tą szczególną, uprzywilejowaną rzeczywistością, w której objawia się Królestwo. Dziękujemy Ci, Panie, za dar Eucharystii, w której doświadczamy słodyczy Twej miłości. Choćby upadły wszystkie królestwa, mocarstwa i potęgi tej ziemi, jedno tylko Królestwo Chrystusowe na pewno się utrzyma, bo jest wyrazem największych tęsknot i pragnień ludzkich. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że objawiasz się nam jako kochający Król.
Ty jesteś jedyną naszą nadzieją, kiedy wokół wszystko zawodzi. Dziękujemy Ci, Panie. Królować z Chrystusem to służyć Bogu i ludziom, to brać codzienny krzyż, to iść do zmartwychwstania przez miłość i pokorę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że zapraszasz nas do królowania z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie.
rzekł do uczniów: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Upadł na kolana i pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Kiedy pozwolimy Bogu, aby objawił nam swoje życie i swoje drogi, będziemy coraz bardziej świadomi Jego obecności w naszym życiu i bardziej podatni na Jego natchnienia. Bóg pozostaje z nami przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Kiedy staniemy się bardziej świadomi dróg Bożych, staniemy się też bardziej świadomi tego, w jaki sposób Bóg pragnie, abyśmy uczestniczyli w Jego drogach, a tym samym radośnie wejdziemy w uczestnictwo w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej posłudze Jezusa. Pismo Święte nazywa Go Królem Królów i Panem Panów. Ci, którzy słuchali Jezusa i obserwowali Go, byli zakłopotani spostrzeganym paradoksem. Jezus przedstawił się jako Król, który przyszedł po to, aby służyć. Jednakże ten władca, król, który jest sługą, wypełni swą misję w sposób najbardziej nieoczekiwany – przez cierpienie. Przez przyjęcie na siebie niesprawiedliwości, która miała się stać udziałem innych. Sługa, król, chroni swój lud. Jezus jest cierpiącym sługą, który oddaje swoje życie w ofierze przebłagalnej za grzechy ludu. Wszystko, co Jezus powiedział i czego dokonał, torowało Mu drogę na Kalwarię, ku objawieniu chwały zmartwychwstania, w której wstąpił na tron królewski, zasiadając po prawicy Ojca. Wrócę do chwil, w których przeżywałam silne strapienia duchowe i porażki w podążaniu za Jezusem. Jak wyglądały wtedy moje modlitwy? O czym rozmawiałam z Jezusem? Jak dzisiaj patrzę na przeżyte porażki? Powiem o tym Jezusowi. Zawierzę Jezusowi przyszłe strapienia i kryzysy życia, aby zaowocowały jeszcze większą wiernością i poświęceniem. Będę powtarzać: Jezu, moja przyszłość leży w Twoich rękach. Jezu, Ciebie pragnę, Ciebie szukam. Upadnę Jezusowi do kolan i będę kontemplować Jego pokorę i bezgraniczną ofiarność. Położę moją głowę na Jego kolanach, powtarzając: uzdrów mnie z mojej pychy i daj mi serce pokorne i ofiarne. Odsłonię największe pragnienia i zniewolenia mojego serca. Przyznam się do przywiązań, które zamykają mnie na innych. Będę powtarzać z przejęciem: Jezu, naucz mnie żyć dla innych. Przytul mnie, Jezu.
tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu. Tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Przytul mnie, przytul mnie, przytul mnie, przytul. Zabierz to słabe, przytul mnie. Zabierz czym zraniłam cię, przytul mnie. Daj mi
Upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Zwróćmy się do naszego Zbawiciela, który cierpiał, abyśmy mogli zaznać pełni życia z Nim. Uczcijmy naszego Króla z wdzięcznością i radością, zegnijmy przed Nim kolana w pokornym uniżeniu. Przez królowanie Chrystusa realizuje się Boży plan pokonania grzechu i śmierci. Jezu, dlaczego nie ufam Twojej dobroci? Dlaczego nie ufam nikomu prócz siebie samej? Czemu wobec wszelkich nowych wydarzeń przyjmuję postawę obronną i staję do walki przeciw każdemu? Moje czyny świadczą o tym, że ufam tylko samej sobie i że wciąż obawiam się Ciebie. Ocal mnie przed moją własną, osobistą, trującą potrzebą, by wszystko zmienić, by działać bezrozumnie i wprowadzać nieład we wszystko, co Ty wyznaczyłeś. Pozwól mi spocząć w Twojej woli i zamilknąć. Niechaj światło Twojej radości ogrzeje moje życie. Jej ogień zapłonie w moim sercu i rozbłyśnie dla Twojej chwały. Prowadź mnie, Jezu, i oczyszczaj drogę z wszelkiej mej woli i moich własnych pragnień. Chcę żyć tylko dla Twojej miłości, jeśli tylko taka jest Twoja wola. O Jezu, Królu mój, chcę oddać Ci najgłębszą cześć, nieustanne adoracje mego nędznego serca. Chcę wynagrodzić Tobie za tych wszystkich, którzy nie uznają Ciebie za Króla. Z Twoim królewskim majestatem się nie liczą. Powiem Ci, o słodki Panie, że pragnę mieć tysiące serc, serca wszystkich ludzi w Ciebie wierzących, żeby nimi oddać Tobie chwałę, dziękczynienie, cześć królewską i boską. Jezu, Królu mój, Tyś Królem serc ludzkich, więc też i Królem mego nędznego serca. Oddaję Ci serce moje, ono jest Twoją własnością, do Ciebie należy bez zastrzeżenia, a więc kochać Ciebie powinno ze wszystkich sił swoich, tak jak tylko to małe serce kochać potrafi. Chcę i pragnę kochać Ciebie, Jezu, za siebie i za tych, którzy Ciebie nie kochają. Chcę miłować Ciebie w moich bliźnich. Dla Ciebie będę im służyć, bo to jedyny sposób okazania Tobie czynem mej miłości. Ty, Jezu, jesteś Królem mej woli, Królem woli ludzkiej, więc oddaję Tobie dobrowolnie wolę moją na ofiarę całopalną.
Wola moja to jest to, co mam najdroższego, to, co stanowi moje ja, co mi pozwala kochać. Oddaję więc ją Tobie, Królu mój, weź ją, ona jest Twoją własnością. Złącz ją zupełnie z Twoją wolą, żeby we mnie już nie żyła, nie działała wola moja, ale jedynie Twoja, dobry Jezu. Bądź zawsze i wszędzie wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemi. Thank you.
wstańcie, chodźmy. Nie obawiał się chaosu, nie krył się przed nim, lecz wyszedł, aby dotrzeć do samej jego głębi, aż do śmierci. Wiara oznacza zawsze również to, że wychodzimy wraz z Jezusem, że nie boimy się chaosu, gdyż On jest silniejszy. Jezus wyszedł, a my Go naśladujemy, gdy idziemy za Nim. Wiara oznacza wyjście poza mury, aby pośród chaotycznego świata mocą Jezusa Chrystusa, Króla Królów i Pana Panów, budować obszary wiary i miłości. Pan wyszedł, to jest oznaka Jego siły. Wyszedł w noc Getsemani, w noc krzyża i grobu. Jako mocniejszy przeciwstawił się mocarzowi, śmierci. Miłość Boga, Jego siła, jest mocniejsza niż moce zniszczenia. Droga pasji, na której Jezus wychodzi poza broniące miasta mury, jest gestem Jego zwycięstwa. Już w tajemnicy Getsemani kryje się tajemnica radości wielkanocnej. Jezus jest mocniejszy. Nie ma żadnej mocy, która mogłaby Mu się oprzeć i żadnego miejsca, w którym Go nie ma. Wzywa nas do wyruszenia w drogę wraz z Nim, gdyż On jest wszędzie, gdzie są wiara i miłość. Wszędzie tam obecna jest moc pokoju, która przezwycięża nicość i śmierć. Prośmy Boga, aby rozjaśniał swoim światłem wszystkie ciemności tego świata, aby ukazał je również nam w godzinę samotności i ciemności. Prośmy Go, aby był przy nas pośród nocy tego świata i aby dzięki nam mogło powstać nowe miasto, przestrzeń Jego pokoju, nowe stworzenie. Chrystus chce być Królem elekcyjnym, nie narzuca się siłą. Chce, byśmy Go sami wybrali i posadzili na tronie swego życia. Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu, od siebie, od swego serca. Przepraszamy Cię, Panie, że nie troszczymy się o to, aby nasze serca były miejscami godnymi obecności Króla. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boże dane nam, czyny, których nasz Zbawiciel dokonuje sam. Nie góry wpadną w otchłań morza, wody wzburzą się. Pan jest nam ucieczką ludu Boży, nie trwóż się.
święcony jest przybytek Pana Najwyższego. W Jego wnętrzu Bóg nasz jest. Głos Jego brzmi, a ziemia drży, zburzyły się królestwa. Pan zastępów z nami jest. Uświęcony jest przybytek Pana Najwyższego. W Jego wnętrzu Bóg nasz jest. Głos Jego brzmi, a ziemia drży, zburzyły się. Króluj nam, Chryste, bośmy Twoje syny, bośmy najdroższą krwią Twą odkupieni, na łaski Twojej wzniesieni wyżyny i do wiecznego szczęścia przeznaczeni. Króluj nam, Chryste, duszy naszej sferze, we wszystkich myślach, chęciach, słowach, czynach. Króluj w nadziei, miłości i wierze i wszystkich ludzkiej twórczości dziedzinach. Króluj nam, Chryste, w Twym świętym Kościele. Rozszerz go wszędzie po obszarze świata. Niech wszystkie ludy do stóp Twoich ściele. Niech je pogodzi, uspokoi, zbrata. Króluj nam, Chryste, w Ojczyźnie najdroższej. Niech będzie wzorem ładu i porządku. Niech nie zapomni o warstwie uboższej i dba o szczęście w każdym swoim kątku. Króluj nam, Chryste, i w rodziny kole. Szczep miłość, zgodę wśród ojców i dzieci. Króluj w warsztacie, wojsku, rządzie, szkole. Twe prawo boskie niech nam wszystkim świeci. Króluj nam, Chryste, króluj nam bez końca. Tyś nasza prawda, światło, życie, droga. Tyś nasz Zbawiciel, pośrednik, obrońca. Nie chcemy króla prócz Ciebie, prócz Boga.